Witam Was bardzo serdecznie na moim kolejnym filmie na kanale na YouTubie. Mam na imię Alicję i jestem korepetytorem online z przymiotów ekonomicznych, ale ilościowych, jak badania operacyjne, matematyka, statystyka, ekonometria, mikro, makro i wiele innych. Całość oferty naturalnie możecie znaleźć na zadaniaprojekty.pl. A swojej pomocy udzielam wszystkim studentom z różnych polskich uczelni, ale w zakresie rozwiązywania zadań na termin z przymiotów ekonomicznych. Jeśli macie problem ze swoimi zadaniami, jak najbardziej od razu piszcie na zadania@projekty.wp.pl, a gdy będę miała możliwość, na pewno do Was odpiszę. Dzisiaj Wam chciałam pokazać zadanie z obsługi programu Gretl, a dokładniej z analizy korelacji w tym programie. Generalnie chodzi o to, że jeżeli mamy dowolne dane już zaimportowane, tutaj jak widzicie miesięczne, o zakresie od stycznia 1992 roku do kwietnia 2016 roku, i jeżeli zaznaczymy dwie zmienne, to między nimi może zachodzić zależność, ale nie musi. W tym momencie na początek trzeba brać to na wiedzę ogólną, czy zależność może występować między na przykład wydatkami na koszty reklamowe, a zyskami z okresów przyszłych może występować jakaś zależność lub też nie. Wszystko zależy na przykład od skuteczności, teoria teorią, a życie życiem. A więc jeżeli weźmiemy na przykład wykres rozrzutu XY, oznacza to taki wykres, gdzie można zobaczyć zależność jednej zmiennej od drugiej. Jeżeli ja tu sobie zaznaczę, że na osi poziomej będę miała wartości zmiennej x, a y, no wiadomo, na drugiej, to ten wykres, który tutaj otrzymuję, może nam sugerować, te punkciki to są konkretne pary między x a y, a jeżeli pojawia nam się w programie Gretl linia, z która jest automatycznie generowana, może to sugerować, że jakaś istotna zależność między tymi dwoma zmiennymi może występować. Nawet zostało wygenerowane równanie regresji liniowej tej prostej, więc jest to wskazówka, że raczej wyszedłby nam jakikolwiek podstawowy model. O jakichkolwiek własnościach więcej tu nie możemy rozmawiać, ale na pewno możemy zbadać macierz korelacji, czyli ustalić w tym momencie, czy jedna cecha jest korelowana, czyli powiązana przynajmniej statystycznie z drugą. I jeżeli teraz zrobimy tak, wychodzi wynik korelacji między x a y na poziomie minus 500, na poziomie minus 0,504, to można sugerować się po pierwsze tym, że korelacja między tymi dwoma cechami jest ujemna, a więc jak jedna rośnie, to druga prawdopodobnie maleje, co się zgadzało z tym wykresem o nachyleniu ujemnym tej krzywej. I druga sprawa, to wynik jest taki, że to jest w miarę już dla mnie umiarkowany, czyli nie jest to korelacja na pewno słaba, ale jakakolwiek, która dla nas może być ważna. A jeżeli chcemy wejść w głąb tego tematu, to możemy przeprowadzić weryfikację hipotezy zerowej zakładającej brak korelacji, tak jak tu widzicie, na rzecz tego, że jednak w alternatywnej ta korelacja jest istotna. Jeżeli wygenerowana automatycznie statystyka testu te studenta na badanie istotności korelacji liniowej Pearsona wychodzi tutaj minus 9 po przecinku, co już dla mnie wskazuje, że to jest wynik dość wysoki, bo powyżej plus minus dwójki, czy ujemna, czy dodatnia, ale powyżej dwójki, to należy zwrócić uwagę również, że ten poziom wartości P do odrzucenia hipotezy zerowej jest wystarczający, bo jest na pewno niższy od poziomu istotności błędu alfa, na przykład 5%. Możemy się sugerować w tym momencie, że ta korelacja jest tutaj istotna, czyli jest dość trwała i należałoby ją brać pod uwagę. Jeżeli będziecie chcieli, to można potem zbudować model regresji liniowej i tam prawdopodobnie ta zmienna x trwale by wpływała na y. Także ja na ten czas kończę omawianie tego zadania. Dotyczyło analizy korelacji z wykorzystaniem czy wykresu rozrzutu, czy macierzy korelacji. Jeżeli macie swoje zapytania do projektów z ekonometrii, czy do zadań z ekonometrii, jak najbardziej możecie pisać na zadania@projekty.wp.pl. Tam załączajcie swoje pliki, gdy będę tylko miała możliwość, na pewno do Was odpiszę. Wy uczcie się, rozwiązujcie jak najwięcej zadań, próbujcie samodzielnie wykonać jakiekolwiek zadania, komentujcie filmy, subskrybujcie kanał, subskrybujcie ten film czy inne filmy z playlist.
jest więcej filmów z programu Gretl. Sami korzystajcie z mojej udostępnionej przeze mnie wiedzy, udostępniajcie te filmy znajomym, umieszczajcie je na playlistach swoich, czy też na forach internetowych. Ja Was serdecznie pozdrawiam i życzę powodzenia w nauce.